W sieci pojawiła się informacja, że już wkrótce na antenie TVN u pojawi się nowy program, który ma poprowadzić Małgorzata Rozenek, Majdan. A udział w show ma wziąć jej mąż Radosław. Format dragmeo polega na tym, że znane osobistości są stylizowane na drag queen. Jury zaś ma odgadnąć, kto kryje się za przebraniem. Sędziami w show mają być Andrzej Seweryn, Michał Szpak i Katarzyna Nosowska. A skoro w programie ma pojawić się sam Radosław Majdan, w sieci zawrzało. Głos zabrał Szymon Majewski. I jak na Majewskiego przystało, nie gryzło się w język. Pozwolił sobie na uszczypliwy komentarz względem piłkarza. Mówi się, że Gosia Rozenek poprowadzi program Drag Mout, w którym panowie przebierają się za panie. Jednym z panów będzie Radek Majdan. Będzie to jedyna okazja dla Gosi. Żeby, w końcu zobaczyć na Radku to wszystko co ma w szafie, a dla Radka udowodnić, że jest nie tylko pantoflem, ale i sukienką Gosi, napisał Majewski na Facebooku. Sama zainteresowana niewiele o nowym projekcie mówi. Wspomniała do tej pory, że po zwolnieniu z DDTVN dostała propozycję poprowadzenia show, w którym pojawią się sami mężczyźni. Czy chodziło jej właśnie o drag mode? Tego nie wiemy, bo Rozenek nabrała wody w usta. Czy w ogóle program pojawi się na antenie? Tego też do końca nie wiadomo, bo, jak donosi Pudelek, z formatem związane są liczne kontrowersje. Szefowie stacji chyba do tej pory nie są do końca przekonani o tym, że Polska jest gotowa na taki format. Bali się, że trudno będzie znaleźć chętnych do udziału w show celebrytów i że reakcja widzów będzie negatywna. Ostatecznie jednak postanowiono zaryzykować, ale przez to opóźnienie program trafi na antenę dopiero wiosną 2024 roku, podaje serwis. Zobacz także,